Pewne zwycięstwo odniósł zespół PSV Eindhoven. Zdecydowany lider ligi holenderskiej przed własną publicznością wygrał 2-0 ze szwedzkim Helsingborgiem. Już w 7 minucie bramkarz gości Daniel Andersson faulował w polu karnym Danko Lazowicza. Pewnym egzekutorem podyktowanej przez arbitra jedenastki był kapitan reprezentacji Belgii Timmy Simons. Jeszcze przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie. W 33 minucie po podaniu Ibrahima Fellaja bramkarza Helsingborga pokonał współautor pierwszego trafienia Danko Lazowicz. Napastnik PSV skutecznie uderzył z odległości około 10 metrów. W zespole gości tym razem wyłączeni zostali z gry najlepsi strzelcy tegorocznego Pucharu UEFA Henrik Larsson i Razak Omotojossi.